szczegółowe informacje o nowej przepustce bitewnej i test kolejnego darmowego czołgu za żetony. To są kluczowe tematy, które poruszymy w tym filmie. I zaczynamy od nowej przepustki, która zacznie się 6 marca i potrwa do 5 czerwca. Jej bohaterami będą legendarny wojowniczy żółwi ninja, a teraz widzicie style 3D, które będą dostępne dla trzech czołgów podstawowych. Będzie to czeskie TVP T-50-51, chińska BZ-75 i brytyjska Manticora. Co do nagród, one będą podzielone tak jak zawsze na dwie grupy. Mamy podstawowe, czyli te darmowe, i tam znajdziemy 15 żetonów przepustki, aż 3000 obligacji, prawie 2 miliony srebra, liczne wyposażenie eksperymentalne i wiele innych. W ramach tej płatnej, ulepszonej przepustki zgarniecie jeszcze dodatkowe 9 żetonów, 3 sztuki różowego wyposażenia, ponad 4 miliony srebra rezerwy, a nawet 900 golda. I teraz kluczowe pytanie. Jaki jest koszt tej ulepszonej części? Otóż taki jak zwykle, czyli 2,5 tysiąca złota za jeden rozdział i to daje nam łączną kwotę 7500 golda. Ostatni ważny element to przedmioty za żetony. Do dobrze wam znanego sklepu trafiły jeszcze dwa nowe pojazdy i jest to czeski czołg z dopalaczami TT-130M i amerykański niszczyciel TS-60. W tym materiale sprawdzimy ten pierwszy, przechodzimy teraz do bitewek. Przed wami TT-130M, nowy czołg ciężki 9 poziomu z dopalaczami, który sprawdzimy sobie w kilku bitewkach. Pierwsza oczywiście na mapie Dębi na losowanie na ósemki i zobaczcie dopalacze, które są naprawdę potężne, ale mamy ich mało, bo tylko 4 sztuki. I zanim przejdę do omówienia pojazdu, a trzeba go sobie omówić w końcu, to nowy pojazd za żetony, to wypadałoby jeszcze powiedzieć, jaka jest jego cena. Jest to, moi drodzy, 20 żetonów. Jest to dość mało jak na nowy pojazd, ale i tak mam problem, aby powiedzieć, że warto te żetony wydać, bo pojazd mi się po prostu nie podoba. Zagrałem nim kilka bitew i jestem jak na razie rozczarowany. Ale żeby nie było, chcę powiedzieć, że oczywiście będziecie mogli go zdobyć sobie na spokojnie za darmo. Co prawda osoby, które nie wydadzą kasy na ulepszoną przepustkę, nie zdobędą go już teraz za free, dopiero w wakacje w czerwcu będzie taka opcja. Bo teraz dostaniecie 15 żetonów za free, więc trochę wam zabraknie, 5 wam zabraknie. Ale jak kupicie ulepszoną przepustkę na spokojnie, już będziecie go mogli odebrać za parę dni, także to już chcę, żebyście wiedzieli. I moi drodzy, te żetony oczywiście będą się gromadzić aż do 20 grudnia. 20 grudnia dopiero trzeba będzie wydać je, także na spokojnie będziecie mogli uzbierać za free kilkadziesiąt żetonów przepustki. Niczym się nie musicie stresować. A drugi pojazd, ten T-60 amerykański TEDx zwierzą z DPM-em, to on jest już dużo droższy i kosztuje 28 żetonów. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest lepszy. Nie miałem możliwości nim zagrać, nie dostaliśmy go do testów, no bo nie da się go zdobyć teraz. Dostaniemy go pewnie do testów za 3 miesiące, jak będzie czerwcowa przepustka z okazji lądowania w Normandii. Także tyle w ramach wstępu. Ogólnie jeszcze ceny niektórych maszyn się pozmieniały w żetonach, ale musicie wiedzieć, że zdobywamy też więcej żetonów, więc to jest tak w miarę fair, tylko Cobra jeszcze jest dużo droższa niż kiedyś. Bo Wargaming nie chce, aby dobry czołg był popularny. Chcą, wiecie, zmniejszyć jego ilość w bitewkach. No i teraz już po tym wstępie, informacjach takich ogólnych, o cenach, parę słów o TT-130M. Dlaczego mi się ten czołg nie podoba? Przede wszystkim ze względu na działo. Działo jest dla mnie paskudne. To jest 130. Ja lubię takie działa, które mają duży damage, ale to nie może być tak, że ja mam duży damage i tyle. A tu tak jest. Mam wysokie uszkodzenie jak i7, 490 i to jest koniec zalet. Penetracja taka sobie. Przodowanie długie. Celność bardzo słaba. Stabilizacja słaba. Czas celowania długi. Opuszczanie 5 stopni. No, niestety, ale to działo nie nadaje się do niczego innego poza strzelaniem z paru metrów. No, tylko z paru metrów można tym strzelać komfortowo. Jeśli jest jakaś większa odległość, ja totalnie tego działa już nie czuję. Może to być tak, że to są moje pierwsze bitwy, ja jestem narzekacz i bym chciał nie wiadomo czego, ale naprawdę, działo mi się nie podoba, bardzo źle mi się tym strzela. Ten czas celowania i to wszystko naprawdę wymaga
mocnych poprawek. Ja mam tutaj stabilizator czerwony, nie dosyłacz. Powiedziałem, że stabilizacja jest bardzo słaba. Mam modyfikacje polowe na celność, więc jak źle założycie wyposażenie, to ja nie wiem, co wy ustrzelicie. Nie mam pojęcia, ale na pewno nie wroga. To mogę wam obiecać. Także działo, poza damage'em to nie ma już nic. Co zresztą? Powiedzmy na przykład pancerz. No, z pancerzem jest taka akcja, moi drodzy, że no mi za bardzo nie odbija. Może muszę wykonać jakieś niesamowite ruchy, jakieś tutaj tańce w gibańce, ale powiem uczciwie, że bardzo mało zdarza mi się tym pojazdem blokować, więc jeśli chodzi o żywotność, nie czuję się pewnie tym pojazdem. On ma na górnej płycie niby tam całkiem sporo tego pancerza, ale jakoś rywale sobie ze mną radzą dość gładko. Więc żywotność, powiedziałbym, że jest taka sobie. Na pewno nie jest to papier, ale cudu techniki to też nie czuję, że mam. I co do mobilności, mobilność jest bardzo dobra, jak masz dopalacze. W momencie, w którym się one kończą, a że jest ich mało, trzeba bardzo rozsądnie zagospodarować, stajesz się żółwiem i jedziesz powiedzmy nawet 20 parę na godzinę. To jest tragedia. Więc czołg, jakby tak zebrać wszystko, co teraz powiedziałem, no nie przekonuje mnie. Już nawet nie będę mówił, że ma 380 metrów zasięgu widzenia, w sumie to powiedziałem, czyli też nie za dużo, no naprawdę. Nie wygląda to, proszę Państwa, za dobrze i grając tym czołgiem na pewno mam problemy robić dobre bitwy. Powiem inaczej, ja dobrych bitew tutaj za bardzo, no to nie mam. Zagrałem już z 5, z 6, nie wiem, 2000 to jest mój rekord. Ja się czuję, jakbym był jakimś totalnym pomidorem. Może nie jestem mistrzem, to nawet prawie na pewno, ale nie robię dziewiątkami 2000 widzowie. Jednak grając dziewiątkami ja robię zwykle więcej, ale dobrymi dziewiątkami. Taką dziewiątką to niestety mam problemy robić dobre bitwy, więc nie czuję, moi drodzy, za bardzo, kurde, za zero Vivena. Nie czuję za bardzo potencjału na polubienie tej konstrukcji. A kurde, szkoda, bo myślałem, że mi się będzie podobać. Dopalacze, duży damage, ale coś po drodze nie pykło. Zadaliśmy niecałe 2000 uszkodzeń, to bardzo mało. Troszeczkę więcej asysty, prawda, 2300, ale absolutnie nie można powiedzieć, że ta bitwa była przekonująca. I widzieliście zresztą, jak wyglądał proces namierzania, prawda, że ja musiałem się bardzo skupić. Musiałem naprawdę ładnie mierzyć i cały czas tylko blisko. Powiedziałem, że z daleka to mogę ustrzelić, ale może jakiegoś ptaka przelatującego nade mną. 8 strzałów, 6 trafień, 4 przebicia. No i cóż, oczywiście pojazd nie ma nic wbudowanego, przynajmniej na razie nie ma wbudowanego dużego zestawu za free. Nie ma dużej apteczki za free, więc no koszty wyglądają, że będą spore. Tak to się prezentuje obecnie. Także to jest też kolejny element, który no nie zachęca. No dobra, mamy trochę farta, ponieważ dostaliśmy Berlin, więc mapkę, gdzie walka jest naprawdę kontaktowa. Ja tą mapkę lubię, ale z drugiej strony losowanie jest wymagające, bo na dychy, także zobaczymy, czy to przypadkiem nie skończy się jakąś tragedią, tak? Kurde, może być. Użyjemy sobie jeszcze jednego dopalacza, aby szybko przejechać, może bez strat, oby. Mam nadzieję, jest, dobra. No ale już teraz przynajmniej mam taką pozycję, że mogę grać na wieżyczkę. Pytanie, czy on mnie powierzy, nie przebije. O, Liberty nie dał rady. Będzie próbował, wydaje mi się, że będzie próbował. No i na szczęście działo, dało radę, spisało się na medal, więc zablokowało ten strzał. Coś laguje. Nie wiem, widzowie, czy możecie napisać w komentarzu, ale ostatnio jako operator internetu Orange mam problemy. Nie wiem, czy to jest tylko u mnie. Może tak być. Nie mówię, że to jest tak u każdego, ale mam bardzo często problemy w WOTie. I nigdzie indziej. To znaczy, streamy dobrze działają, wszystko fajnie działa, tylko Orange mi słabo działa w WOTie. Znowu czuję, że coś mi tnie. Naprawdę, jestem ciekawy, czy też macie jakieś ostatnie ściny w WOTie, czy Wargaming już nie ma kasy, czy już tam się skończyło wszystko w skarbonce, czy o co chodzi, ale
Źle to działa, kurde, źle to działa. To zaczęło się od momentu jakoś linii frontu i potem już była tylko tendencja spadkowa, więc mam nadzieję, że to się, kurde, kiedyś poprawi, bo no, zależy mi, aby w WoCie dobrze działało wszystko, aby nie było lagów, aby nie skakał ping, a tutaj czuję się na pewno niekomfortowo grając w tym momencie. Gramy teraz na godzie w starciu z Libertekiem. Chcę mieć gwarancję, że tutaj go sfarmię. Nie czuję się dobrze, kiedy mam penetrację 244. To trochę jest mało na Liberteka, który, no nie oszukujmy się, potrafi odbijać. Także tutaj mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale też wypadałoby zrobić więcej niż 2000, bo to będzie mój rekord. Widzowie, rekord 9 tierem 2000. Jak się z tym czujecie? No, kurde, dobry gracz. Potężny zawodnik, 2000 umie robić. Nie no, jeszcze 2000 nie zrobiłem, 1700, okej, spoko, jeszcze multi się nie zapędzaj. Jeszcze jeden strzał, tak, jeszcze jeden i będzie. Conqueror. Na Conquerora, no na pewno będzie tutaj ciężko jakoś zapolować. No, IS-7 nie patrzy we mnie teoretycznie, ale no nie za bardzo widzę perspektywy, żeby tutaj jakoś ich ugryźć. Jeszcze ten Lewandowski, to też trzeba uważać, to z Lewandowski lepiej nie zadzierać, bo to może być katastrofa, widzowie. Ale zobaczcie, może... Ajajajajaj. No niewiele brakowało, naprawdę niewiele zabrakło, a mogłoby z tego wyjść coś dobrego. Rywale mają gigantyczną przewagę na drugiej stronie, zobaczcie, co tam się dzieje. Bardzo źle się dzieje. Jest 11 tysięcy HP w plecy. Widzimy Leoparda daleko. Oczywiście kusiło mnie, aby w niego przysnajpić, ale on zniknął chyba na dobre. Choć nie, jest, czekaj. Jest. No, nie ma sensu. Nie ma sensu się nim interesować, bo stracę tylko czas. A widzę, że tutaj za wiele z tego nie wyniknie. Już wolę tutaj mierzyć. Kurde, tutaj też nie ma w co mierzyć. No to w sumie tak do kitu trochę. 110, nie do wyjęcia. Emil... Nie chcę blokować kolegi w tertyl. On ma dużo życia, ale nie wiem, co będzie chciał robić. Czy będzie chciał stąd uciekać, czy nie. Na pewno jedno jest pewne. Wróży porażkę. No nie zapowiada się, żebyśmy to wygrali. A my za dużo dziesiątek, zobaczcie gdzie. Tu. A9, A0. T5, ten Heavy Leopard. Ja oczywiście nie szanuję takiego grania. Nie uważam, że T5-7 trzeba snajpić. To nie jest moim zdaniem snajper. Na tyle, ile nim pograłem, to bym powiedział, że on raczej też do walki na blisko. No ale cóż, kolega tutaj tworzy nowe techniki gry tym pojazdem. Przebijamy magiczne 2000. Tak jest, mamy, moi drodzy, ogromny sukces. No i teraz możemy jeszcze nawet fraga zrobić, bo zobaczcie, że jedzie Emil. Działo, skupia, no ale trafiło. No. Nie mogę powiedzieć, że nie trafiło, więc no tyle fajnego. I tutaj jeszcze jest ta 110. Ja tam widziałem Lewandowskiego z prawej, ale nie będę kłamał. Mając do wyboru walkę ze 110 i z Lewandowskim, wolę 110, bo można ją podpalić, bo można ją przebić. No, po prostu troszeczkę bardziej mi się tutaj podoba ta perspektywa. Kolega chyba wyszedł. Chyba Alt F4. Trochę mu się nie dziwię. Tak troszeczkę mu się nie dziwię, bo jakbym miał też możliwość, to też bym zrobił Alt F4, ale na odcinku to tak nie wypada troszeczkę. 140, tutaj oczywiście ładnie dostała i możemy się cofać. Kolega jest całkiem sprytny, bo flankuje tutaj, kombinuje, ale nie mogę opuścić działa. No nie, no to jest tragedia. I podpali mnie jeszcze. Bawi się ze mną. Nie polosowało. Kurde, ale się ze mną zabawił. Ja pierniczę. Nie mogłem działa opuścić. Teoretycznie widziałem tam parę pikseli, ale jednocześnie po zagraniu kilku bitew tym czołgiem bardzo boję się oddawać byle jakie strzały, a wiedziałem, że to może być mój ostatni, więc chciałem, żeby był dobry. No i był dobry, no przebił, ale za 484, czyli poniżej troszeczkę normy. No ale tak już bywa. Zrobiliśmy 3 fragi, 5000 uszkodzeń i po tej bitwie już mogą pojawić się komentarze, że nie jest taki zły, ale
troszeczkę musimy też powiedzieć sobie uczciwie, jak to wyglądało. Liberté, aktor. 110, aktor. Cały damage prawie jaki zrobiłem, to był na dwóch graczach, którzy nie zrobili nic totalnie. To były takie trochę boty, bez obrazy. Ale tak zagrali, więc pozwolili mi zrobić damage. Tak to wyglądało uczciwie. To nie było tak, że ja zrobiłem, nie wiem, walkę z dziesiątkami. Dziesiątki tłukłem, kurka, nie wiadomo jak. Tylko bardziej rywale trochę się podłożyli mi. Tak to wyglądało. No i mapa idealna. Bardzo mała mapa, gdzie celność nie jest tak istotna. No i tutaj ważny element Kasiora. No niestety, ale jeśli będziecie chcieli podrasować tą celność, gracie na racjach, no tu raczej z zarobków to nic, co nie, chyba że włączycie sobie rezerwy. Także dwie bitwy z nami, czas na trzecią. No dobra, przyznaję się, to jest, moi drodzy, ustawka. Rzuciło nas na Himla, to jest po prostu niemożliwe. Dwie świetne mapy dla tego czołgu. Chyba celowo, aby kurde zabłysnął. Nie jest to do końca obiektywne, no ale z drugiej strony na początku mieliście losowanie na otwartą mapę, więc jedna otwarta, dwie miejskie, no jakimś cudem mamy tutaj szczęśliwe losowanka. Chciałem użyć dopalacza, ale za bardzo nie wiem, czy to ma sens, bo po co mi teraz ten dopalacz? Tutaj i tak jadę na razie w okienko, więc nigdzie mi się tak bardzo nie śpieszy. Na spokojnie mogę sobie tutaj dojechać i wolę zostawić sobie je na później, jak będę musiał się na przykład przestawiać. No i możemy zapalować na tą WZ-tę. Chyba, że tutaj coś jeszcze innego będzie w repertuarze do wciągnięcia. No tutaj ten Conqueror, tak, tutaj bardzo sprytnie kolega w 122 TM się przygotował. My niestety nie mamy takiego dobrego opuszczania, aby tutaj go zmieść z planszy. Ale możemy zrobić inny trik i jest to przejazd tędy. Tylko, czy to jest mądre? O Boże. Nie mam takiej mocy, żeby tu przejechać? Come on, no dawaj, walcz, walcz, próbuj, dasz radę, nie poddawaj się, no i dobra. Bez używania dopalaczy daliśmy radę zająć spoko pozycję. No dobra, teraz tego konika. Trzeba go wykończyć, on jest na jeden dobry strzał. Więc o ile nie będzie totalnego dziadostwa, to go zdejmiemy. Uwaga, udało się. Tutaj nam zaraz się, kurde, wszystko będzie rozbijać. Spoko, będziemy mieli osłonę przynajmniej od strony pleców. Charioter, godzina celowania. Przepraszam, nie chciałem w ciebie, to było w Chariotera. Sorki, kumplu, no sorki, no. Kurde, ja tutaj chyba nigdy nie byłem tak blisko tego wybuchu, tej kolizji, no ale dobra. Cały czas czuję, że mi czołg jeździ, podjeżdża sam, cholera, no naprawdę, źle to wygląda, widzowie, nie wiem. Dzwonić do Orange, czy to serwery? To jest pytanie, które teraz sobie chciałbym zadać. Użyję dopalacza, aby podjechać, mam nadzieję, bez strat. 50 TP strzeli, więc to jest pewien plus. Mamy tutaj te trzy... Serio? Po kadłubie nie weszło z penetracją 300? Kumplu, no co ty? Tak się nie robi. Ja tutaj liczyłem, że będzie pięknie, że będzie wysoka skuteczność. A tutaj niestety. A przebił mnie, widzicie? Chyba w dolną płytę. No, prawdopodobnie. Dolna płyta jest akurat na spokojnie przebijalna. 50 TP jest stokowy, więc to jest taki czołg, którego nie możemy się tutaj jakoś bardzo specjalnie obawiać. Tutaj strzał w boczek, cudownie. I wstecz. No, oni się trochę tak blokują, co nie? No, nie wychodzi im to chyba tak dobrze, jakby chcieli. E75 jest takim czołgiem tutaj przełamania. Ja teoretycznie jestem czołgiem szturmowym, tam napisali, że ten czołg jest szturmowy, no ale kurde, nie oszukujmy się. Jeśli to jest czołg szturmowy, no to ja mam talent do śpiewania, a nie mam. Nie mam, widzowie, przysięgam, że nie mam. Nieraz widzowie na live słyszeli, że nie za bardzo. Z tym u mnie. kurde, no i teraz mam taki dylemat, co ja po... Kurde, jeszcze do mnie strzelił! Co za gość! Mam dylemat, gdzie jechać. Czy na górkę? Czy tam po Chariotera? Chyba na górkę, nie no, chyba na górkę. Kurde. Trochę do dupy ten dopalacz użyłem. A tu... No tam są trzy czołgi, ale obite. Chyba lepiej na górkę jechać. No dobra. To jedziemy na górkę. Trochę dziwny kierunek obrałem, prawda? No wiem, wiem. Już kurde, nie wyzywajcie mnie. Powiedzcie, no jak tak grasz, to nie dziwne, że 2000 zrobić nie potrafisz, ty kurde kasztanie. Nie myty, kasztan. Ale no tak, no trochę prawda, mogę to lepiej rozegrać.
Mamy jeszcze jeden dopalacz. Dobrze, że sobie je zostawiłem na koniec. To jeszcze może teraz jeden strzał, chociaż proszę. Nie, tylko nie zabijcie mnie, dobra? Proszę. Mhm. Super, no. Ale ten mocny, mocny tutaj. No, dobra, pancerz. I pyk, taran, masa, 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 masuj. Kurde, obieg mnie wyprzedził, ale do 3000 dobiliśmy. W tej bitwie taki jeden strzał był, w T-32, który mnie strasznie zdenerwował. Ale poza tym, no to jakoś tak źle nie było, no coś tam dało radę zrobić. No i moi drodzy, po tych 3 bitwach, wszystkie z rzędu, bez wycinania, tutaj ten TGS, żadnej ściemy, no scam. Powiedziałbym, że no jest trochę lepiej niż jak zagrałem te pierwsze bitwy. Moje pierwsze bitwy tym czołgiem były gorsze, faktycznie. Trzeba to przyznać. Natomiast dalej ten czołg mi się nie podoba. I dalej ten czołg absolutnie nie ma podjazdu do AE Phase 1, do jakiegoś Szarfutura, do Kobry i tak dalej. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że jak mamy czołgi za przepustkę, prawda? Te, które były kiedyś, te stare, to one były bardzo dobre na 9 tierze. I jest taka tendencja, cały czas spadkowa, nie licząc Kobry. Wszystko jest takie, że coraz gorzej się tym gra. Coraz mniejszy jest sens te czołgi nowe odbierać. No chyba tylko dlatego, że już nie macie nic innego do odbioru. Ale naprawdę, te nowe czołgi coraz gorsze wychodzą. Może tylko ja jestem taki krytyczny wobec tej konstrukcji, ale pokazałem wam parametry. One na pewno nie są jakieś przekonujące. Zobaczymy, jaki będzie ten drugi czołg, czyli T-60, amerykański 9 tier TDEC. On ma parametry dobre, więc trochę większe oczekiwania można mieć niż po tym, no, ale ja wolę ciężkie, więc no, myślałem, że ten mi będzie bardziej odpowiadał. Dajcie znać, czy planujecie odebrać ten czołg za żetony, czy raczej niekoniecznie. Jak wam się podoba i słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa.